Jeszcze zdołasz ocalić swoje szczęście. Możesz odzyskać serce Juana Miguela San Romana. Wejść. Co tu robisz? Obejrzałem przedstawienie. Byłaś świetna. Dzięki. Nie przeszkadzało ci, że się całowałam? To część twojej pracy. I jedyna rzecz, jaka ci nie wychodzi. Nieprawda. Umiem całować. Wiem. Sam cię uczyłem. Ja pierwszy cię całowałem. I być może jedyny. A może ktoś jeszcze to robił? Pamiętasz nasze pierwsze pocałunki? Pełne żaru i miłości? Czy mogłaś zapomnieć? Bo jeśli chcesz, mogę ci je przypomnieć. Ja... Volverme a enamorar. Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar. Y con solo escucharte y con solo mirarte, el amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar. Idź już, proszę. Jesteś pewna, że tego chcesz? Dlaczego to robisz? Czego chcesz? Zadrwić sobie za mnie? Uwieść mnie? Nic z tych rzeczy. Przyszedłem porozmawiać. Co tu robisz? Pytałem, co tu robisz. Nie muszę ci się tłumaczyć. Przyszedł na sztukę. Już się skończyła. A wtedy widzowie wychodzą z teatru. Nie mogę pogratulować gwieździe? Gwiazda nie przyjmuje byle kogo. Gdyby musiała gadać ze wszystkimi kretynami... Dosyć. Idziemy. Zapomniałabym o kwiatach. Chodźmy. W tym stroju? Nie przebrałaś się. Już późno. Jestem zmęczona. Byłeś u Mariciuli? Tak. I jest pewien postęp. Opowiedz. Zapukałem do garderoby. Powiedziała wejść, więc wszedłem. I co? Zamieniliśmy kilka słów i pocałowałem ją. A ona mnie. Naprawdę? Odpowiedziała z żarem i z miłością. To był gorący pocałunek. Jakby skupiły się w nim wszystkie pocałunki, których nie było nam dane zaznać. Do licha. Mariciuli nigdy mnie tak nie całowała. To był pocałunek kobiety, która kiedyś kochała i znowu pragnie kochać oraz być kochana. Kobiety oddającej się duszą i ciałem. I co potem? Potem... Przyszedł. I co zrobił Omar? Wściekł się. Zapytał, co tam robię. Nazwał mnie kretynem. Mariciuli zabrała go, zanim rozpętała się awantura. Szkoda, że wam przerwał. Tak. Powiedział, że im przeszkadzam, chociaż to on nam przeszkodził. Mogło dojść do czegoś więcej. I tak jestem zadowolony. Wystarczy mi to, co się stało. Ten pocałunek powiedział mi więcej niż 1000 słów. Wiem, że Mariciuli wciąż mnie kocha. Chcę, żeby Omar dotykał moich ust, które całował Juan Miguel.
este vacío para no morir de frío cuando ya no estés conmigo. Sabes que siempre se te quiere. Kocha mnie. Mariciuj wciąż mnie kocha. Pamiętasz nasze namiętne pocałunki? A może zapomniałaś? Jeśli chcesz, to ci je przypomnę. O czym tak myślisz? O pocałunku moim i Juana Miguela. Nie mów. Jak to się stało? Zaraz ci opowiem. Siedziałam w garderobie. Zapukał do drzwi. Powiedziałam wejść. Wszedł i zaczęliśmy rozmawiać. Zanim się opamiętałam, już się całowaliśmy. Ale jak? To był najsłodszy pocałunek na świecie. Gratuluję. Jeśli tego chciałaś. Nogi ugięły się pode mną. Dawno tego nie czułam. To dlaczego się z nim nie pogodzisz? I nie odejdziesz z teatru? Będziesz szczęśliwa z synem i z Juanem Miguelem. Nie. Juan Miguel zrobił to, żeby mi dokuczyć, bo wkrótce poślubi guwernantkę. Chciał tylko zamieszać mi w głowie. Ale po co? Nie wiem. Chyba wkurza go, że wychodzę za Omara. Tak myślisz? Juan Miguel jest jak pies ogrodnika. Sam nie zje i drugiemu nie da. Nieważne. Dopóki żadne z nas nie wzięło ślubu, może mnie tak całować, ile zechce. Ach, miłość. Panie, te obrączki, symbol miłości i wierności. Myślałam, że nie przyjdziesz. Spóźniłam się. Przepraszam. To już połowa ceremonii. Widziałaś, jak śliczną mam córkę? Cudowną. A mój syn? Bardzo przystojny. Widywałyśmy się ostatnio w różnych miejscach, ale mnie unikasz. Dlatego podeszłam do ciebie. Mam ci pogratulować rychłego ślubu? Gratuluję. Dziękuję. Liczę, że będę szczęśliwa. Wiesz, że to mnie zawdzięczasz szczęście? Czemu tak mówisz? Bo odstąpiłam ci Juana Miguela. Dlaczego? Byłaś chora, załamana. Pomyślałam, że ty potrzebujesz go bardziej. I było mi cię żal. Myślisz, że nie umiałabym go zatrzymać? Teraz tak. Wypiękniałaś i możesz konkurować z każdą. Ale tak nie było, kiedy rozmawiałyśmy po raz pierwszy. To, co zrobiłaś, było ciosem poniżej pasa. Na wojnie i w miłości wszystkie chwyty są dozwolone. Więc uważaj, bo ci go odbiorę. Spróbuj, może ci się uda. Nie prowokuj mnie. Twoja miłość może nie wystarczyć. Myślisz, że wciąż cię kocha?
Przyjmuję wyzwanie. Spróbuj mi go odebrać. To nie gra. Nie igra się z uczuciami. Zresztą kto daje, ten nie odbiera. Zatrzymaj sobie Juana Miguela.